Szanowni Państwo, moim i Państwa rozmówcą jest René Chrton, wiceprezes MPM Quality, dystrybutora marki Prim w Polsce. Dzień dobry. Pierwszy raz marka Prim na festiwalu It's All About Watches, Watches in Space. Przywieźliście przepiękne zegarki, przekrój kolekcji, widzę, jest niesamowity. René, czy mógłbyś coś powiedzieć o zegarkach, które prezentujecie na tegorocznym festiwalu? Tak, oczywiście. Marka Prim jest czeską marką funkcjonującą od roku 1947. Robimy dużo zegarków i damskich, i męskich. Główna jakby skierowanie marki jest, staramy się robić najwięcej zegarków na automatach i bardziej taką linię klasyczną, częściowo sportową. Dla panie staramy się tak jakby bardziej modowe. Modowe. Powiedz mi tak, widzę generalnie chyba zegarki na pasku, chociaż znalazł się jeden zegarek na bransolecie, widzę, że Diver. Jaka jest linia, którą przyjęła marka Prim, jeżeli chodzi o zegarki męskie? Linia jest dana jakby historią firmy. Jest moda teraz na takie trochę retro i dużo jakby naszych modelów się teraz wraca do lat 70. i rozwijamy to, co już było trochę wymyślone, unowocześniamy i troszeczkę jakby design jest leciutko tak z lat 70. 80. i z powodu długich korzeni troszeczkę musimy trzymać tą linię tych 50-60 lat istnienia firmy. Przepiękne damskie zegarki, nie bez powodu o to pytam. Mam zawsze wrażenie, że przez lata damskie linie były troszeczkę w cieniu męskich zegarków. Powiedz mi, jak wygląda u Was kolekcja damskich zegarków, między innymi tych, które zaprezentowaliście na tegorocznym festiwalu? Współpracujemy z czeską firmą Preciosa i mamy specjalną serię zegarków damskich osadzonych kryształem z Preciozy i ta seria jest bardzo udana, bo kryształ wygląda na ręce bardzo, bardzo luksusowo, także współpracujemy, no staramy się robić i automaty, mamy i damskiego turbilona, no jeżeli se na zegarek na ładne miejsce umieszczą kryształki, to gwarancja zainteresowania dam jest 100%. Rewelacja. Wspominaliście przed wywiadem o jakimś autorskim projekcie MPM Quality. Czy coś więcej możesz o tym powiedzieć? Linia MPM Quality jest jakby taką tańszą marką, którą dystrybuujemy. W tej linii robimy i zegary, robimy dużo budzików. No, a MPM-y są też i sportowe, i klasyczne zegarki, jak męskie, to damskie i dużo dziecięcych. Do kogo skierowana w takim razie jest kolekcja zegarków marki Prim w telegraficznym skrócie? Klientów mamy i tych, którzy pamiętają historię firmy, a z wsparciem sieci socjalnych jest i dużo młodych ludzi, którzy nie mają problem sobie założyć zegarek, który nosił dziad. Trzecia edycja festiwalu It's All About Watches, marka Prim, tak jak wspomniałem na początku, pierwszy raz. Jak odbieracie pokrótce tegoroczny festiwal? Jakie są Wasze odczucia? Widać, że przychodzą ludzie, którzy się bardzo, bardzo interesują zegarkami i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy możliwość się tutaj wystawiać, bo myślę, że to jakby pomoże znajomości marki między wielbicielami zegarków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.